Hortiterapia jest to terapia poprzez pracę w ogrodzie, przebywanie w ogrodzie, pracę z roślinami nie tylko w ogrodzie, ale też w domu, w pomieszczeniach zamkniętych, z kwiatami, tak jak tutaj kolega mówił, florystyka, tak, układanie różnych kompozycji. To właśnie ta metoda rehabilitacji była przedmiotem pierwszego Krajowego Seminarium Naukowego z Hortiterapii, zorganizowanego przez Katedrę Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Otworzyliśmy studia podyplomowe z zakresu hortiterapii. Poszukujemy specjalistów, którzy dołączyliby do naszego zespołu, byśmy mogli ułożyć metodykę pracy z osobami niepełnosprawnymi i chcielibyśmy pokazać, że ta terapia faktycznie działa. W seminarium wzięli udział studenci, wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także zaproszeni goście. Poszukujemy nowych środków, nowych metodyk, nowych technik rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych, a właśnie zawsze problemem jest koszty tych metodyk, bo niestety są często bardzo drogie, a przy tym nie zawsze wysokoskuteczne. I tu się okazało, że jest jednak natura, jest jednak przyroda, która daje dużo czynników, które czasem nie doceniamy. Z hortiterapią spotkałam się rok temu, wtedy, kiedy pani Błoszej zaprosiła mnie na studia podyplomowe. Rośliny ogród uwrażliwiają, kiedy poprzez kontakt. I mam takie dowody na to, że osoby, które mają ogrody, opiekują się roślinami, są wrażliwsze na krzywdę społeczną. A więc zaczynamy od przyrody, czyli od tego, co jest naturą. I tutaj też widzę taki aspekt uwrażliwiania, a potem przenoszenia w świat ludzki. Seminarium towarzyszyła wystawa pod tytułem Jesienne inspiracje, prezentująca prace plastyczne studentów ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Wystawę można oglądać w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia do 10 grudnia.